Wiele wskazuje na to, że rodzi się kolejna legionowska tradycja świąteczna, tym razem zapoczątkowana przez miejskich i powiatowych radnych Platformy Obywatelskiej, których wsparła mazowiecka radna PO Anna Brzezińska. W wigilijne przedpołudnie znów zabawili się oni w Mikołajów, odwiedzając z prezentami główną siedzibę lokalnych ratowników medycznych. Z prezentami i nadzieją, że będą one obdarowanym smakować. Już po raz kolejny dziękujemy ratownikom medycznym za ich ciężką pracę. Staramy się ich wesprzeć w tym też trudnym okresie, tym akcentem świątecznym. Po pierwsze, żeby podziękować, po drugie, żeby powiedzieć, że jesteśmy z nimi, że będziemy ich wspierać i to, co przyniesiemy, żeby po prostu służyło im, cały czas pamiętamy o tym, że bardzo ciężko pracują, w trudnych warunkach, stresujących, wiele godzin. Takim miłym, świątecznym akcentem chcemy, żeby wiedzieli, że dziękujemy i że to widzimy. Chociaż w sensie materialnym to tylko drobna oznaka sympatii i wdzięczności, ratownicy doceniają jej znaczenie, bo przecież nie wszyscy samorządowcy i politycy zdają się o nich pamiętać, tak na co dzień, jak również od święta, a lokalni radni PO znów nie zawiedli. Uszczęśliwili nas paczkami. Jest to miły gest w tej naszej codziennej pracy, trudnej pracy w okresie pandemicznym. Cieszymy się, że ktoś zobaczył naszą pracę, docenia naszą pracę. Docenia, lecz także widzi zagrożenia związane z tym tyleż ciężkim i odpowiedzialnym, co nie najlepiej płatnym zawodem. Nic dziwnego, że garnie się do niego coraz mniej osób. Niestety tych ratowników medycznych z uwagi na pensje, na obciążenia psychiczne jest niewystarczająca ilość, więc powinni zarabiać na tyle godnie i dobrze, żeby chcieli wykonywać tą trudną pracę, szczególnie w tak trudnym okresie pandemii. Mogąc swobodnie zamienić z ratownikami kilka słów, samorządowcy rozmawiali m.in. właśnie o pieniądzach, a konkretnie o niedawnych strajkach pracowników tej branży i wywalczonych przez nich podwyżkach wynagrodzeń. Poruszono też kwestię zakupów nowego sprzętu, ponieważ i tutaj dałoby się w Legionowie coś poprawić. Jako radna Platformy Obywatelskiej w samorządzie województwa mazowieckiego staram się tutaj zabiegać o dodatkową karetkę. Wiemy, że wyjazdów nasi ratownicy medyczni mają bardzo dużo, dlatego niezbędna jest nowa karetka z nowoczesnym sprzętem, tak żeby tutaj ratownicy w trakcie jazdy, która też jest niebezpieczna na drodze, mieli wolne ręce, mogli zająć się pacjentem. Znając szczodrość mazowieckiego samorządu, nowy ambulans prędzej czy później zajedzie też do Legionowa. Pacjentom pozostaje tylko trzymać kciuki, aby i on, i pozostałe karetki zawsze miały kierowców oraz pełną obsadę medyczną. Bo na samym sprzęcie również w służbie zdrowia daleko zajechać się nie da.